Historia sukcesu Swietlany z Białorusi jest niewiarygodna. By się przekonać, w tym przyjechaliśmy dzisiaj do Pruszkowa. Nazywam się Willy Tischer. Zapraszam Was do obejrzenia mojego nowego programu, w którym osoby z innych krajów udowodnią, że wszystko jest możliwe. Poznajcie Swietlanę Węgrodzką. Teraz ta odnosząca sukcesy i uśmiechnięta kobieta jest właścicielką jednej z najlepszych fabryk biżuterii w Europie. Nigdy w życiu by nie pomyślała, ale... Pojawia się na czerwonych dywanach najbardziej prestiżowych wydarzeń. Ma sesje zdjęciowe, wywiady i okładki w magazynach. Dostaje najbardziej prestiżowe nagrody. Ale jaką drogę musiała przejść? Zostaliśmy oszukani z bardzo dużymi długami. Przychodzili do nas komorniki, zabierali nam samochód, telewizor, mebli. I w jaki sposób nie poddała się po tylu porażkach? Ani sztuka upaść, sztuka podnieść się. Już za chwilę w programie Prawda o moim sukcesie. O, to taka długa historia. Mój dzień zaczyna się od 6 rano. Pracuję oficjalnie do 14 i 14.30, zależy kto na którą godzinkę przychodzi. Jeżeli zaczynam robić projekt, to znowu zaczynamy projekt od dołu. To jest odlewnia. Po tym, jak widzieli, jak robi się pierwszy wzór i pierwsza nasza guma, to jest forma. I teraz zobaczcie, to jest formy firmy, która istnieje tyle lat. Niektóre formy zużywają się, niektóre formy wyrzucamy, ale cały czas robimy nowy. Każda forma ma swój numer. To jest katalogi i w tych katalogach po prostu każdy wzór jest pod swoim numerem. Dorotka nasza bierze tą formę i odlewa później ten model, który potrzebna w tych ilościach, w których potrzebna dla klienta. Pracujemy na metalu, stopcyna i srebra. To jest metal bez olowia, bez niklu, bez kadmiu. To jest antyalergiczny. Nie ma alergii na ten metal, bo to jest stop jubilerski. Piec rozgrzany do 360 stopni. W 99 roku przyjechała pierwszy raz i jak każda z nas z zagranicy przyjechała, żeby zarobić pieniędzy. Ja przyjechała akurat handlować. Moja podróż 6 lat była na bazarach. A później poznała mojego przyszłego męża. Poznała nas córka mojego męża. Powiedziała mnie, że będziesz mojej mamą. Była ja bardzo zdziwiona, a ona powiedziała, że nas zostawiła mama. I mój tata został z nami z trójką dzieci. Już zdecydowała, że to będzie mój ostatni przyjazd do Polski. Także ja mam bardzo bogatego męża z dużym majątkiem. Z trójką dzieci. Uwielbiam jego, uwielbiam dzieciaków. Teraz mamy czwórko dzieci, szóstko wnuków. Także mam ogromny majątek w swoim życiu i to jest najważniejsze, kiedy jest duża rodzina i taka kochająca się rodzina. Przechodzimy tu na wstępną obróbkę, to jest na szlifierniu ręczną. Najpierw ręcznie to wszystko obrabia się. Po odlewnie zawsze jest elementy, które powinny być zlikwidowane. I najpierw widzicie, to wszystko ucina się, żeby była powierzchnia oczyszczona, gładka, wyszlifowana i później idzie na montaż. A z montażu idzie już na pozłocenie, na galwanizerniu. No i tak przyjechała, wyszła za mąż. Mieszkali na początku my na wioskę, później przeprowadziliśmy na miasto. Zaczynaliśmy nasz pierwszy wspólny biznes ze sprzedażą drzewa. Jak dużo kupowali, zamawiali drzewa na Ukrainie, mój mąż też chciał to gdzieś tam osiągnąć biznesu dużego. No i tak wyszło, że akurat wpadliśmy na trzy firmy, które nas oszukali na duże pieniędzy. Mój mąż po prostu psychicznie zalamał się. Bo moim zdaniem mężczyzny trochę takie słabsze od kobiet. I handlowała wszystkim. Lumpeksem, jeździła po wioskach, bo powinna była utrzymać rodzinę, dzieciaków, które chodzili do szkoły. No i spłacać długie, bo pieniądze były wzięte na kredyt. I to jest pierwsza obróbka w takim tworzywie, gdzie ściąga się ten pierwszy niedoskonałości i robi się taka ona już gładka. I to jest pierwsze.
myje się w specjalnym takim płynie. A teraz druga obróbka, to jest prawdziwa taka ceramika, która specjalna jest do odszlifowania, do idealnej powierzchni. I później wyciąga się to już wszystko, szuka się, o. Zobaczcie, jaka różnica. Po ręcznej szlifierni i teraz po szlifierni maszynowej. No i tak była przez chyba rok czasu. Pierwszy raz w życiu przychodzili do nas komorniki, zabierali nam samochód, telewizor, mebli. Jeździła ja po bazarach, handlowała kosmetykami, wszystkim czym da się. I cały czas prosiła męża, żeby mnie pomógł. No i powoli, powoli zaczął pomagać mnie jeździć ze mną i zobaczył, że można, da się, wszystko jest okej. Okay. I później nasz znajomy proponował nam zająć się biżuterią. I tak zaczęła się nasza droga z biżuterią. I to był biznes nie mój, tylko mojego męża. Dali nam w dług na 2000 zł biżuterii. I przywozili tą biżuterię z Francji. Dobrej jakości, bardzo piękna ta biżuteria. I jeździli my po bazarach. Po giełdach, bazarach. Mój mąż zrobił piękne stoiska, czarny, to tak ułożył to wszystko. U nas było tyle klientek, że u nas stali kolejki. I później nasz znajomy, później wspólnik, proponował nam biznes, żeby otworzyć, bo miał sklep na ptaku w lodzie, hurtownię. I my przyjechali z dwoma poduszkami, z kołdrą. Wieczorem zarezerwowali jakiś tam pokój i tak my pojechali w ciemno. Nocami składali sobie stoisko na ptaku. Nam sąsiedzi dawali 2-3 miesiące, że wytrzymamy i zamkniemy się. Dokąd przyszliśmy teraz? Teraz my przyszli na montaż. To, co teraz było wyszlifowane, przygotowane i teraz ten wszystkie modele, o zobaczcie tu, pani Małgosia teraz wszystko to przebiera, oczyszcza od tych na przykład małej ceramiki, żeby nigdzie nie była i później to idzie wszystko na wiązanie. Po przerwie kolibra, duma czy ciężar. Powiedzieli dlaczego nie, to jest polski producent. Zostaliśmy oszukani, firma upada. Musimy zrezygnować. Kto uratował sukces? Wracamy już za chwilę. Jeszcze kto podnieca? Witajcie w prawdzie o moim sukcesie. Swietlana już jest gotowa powiedzieć nam, z czego jest najbardziej dumna w tej chwili. Najlepszy projekt nasz na dzień dzisiejszy i największy projekt jest serduszka przód-tył, który wymyśliła i przyśnił się mnie w nocy. I powiem wam, że to jest najlepiej sprzedający się i bardzo unikatowy. Chiny nas podrabiają, bo to jest tak, to można nosić i z przodu, i z tyłu. Jeżeli z przodu masz dekolt, to nosisz tu taki rzędzik serduszek, ale jeżeli masz dekolt z tyłu, to przywracasz jego, masz cały rządzik tych serduszek z tyłu, ale z przodu masz zapięcie na kółeczka patyk i tu wiszą trzy serduszko. I to jest taki unikat. Chyba wszystkie moje produkty unikatowe, bo ja ich kocham jak moje dzieci. Ja ich zawsze nazywam moje dzieciaki, ale nie mogę powiedzieć, że to tylko tworzy się mną. Tworzy się całym zespołem. Ja wszystko, co robię, zawsze pytam dziewczyny, to będzie lepiej w taki sposób albo nie taki. Także nie mogę przypisać wszystkiego sobie, tylko całemu mojemu zespołu u góry. Agnieszkę, która cały czas ze mną tworzy to. Filip Moniuszka, to jest mój menedżer, którego poznała rok temu. Ludzie przyciągają się. I od tego dnia to ja nazywam jego moim drugim przyszywanym synem. To jest nasz menedżer, który pomógł mnie zrobić te wszystkie pokazy. To jego był pomysł zrobić na tych manikienach. My za półtora miesiąca zrobili całą kolekcję pierwszą i zrobili ten pokaz. Cały czas walczę za tą firmą razem z nami. Pomaga i bez nich wszystkich nic by tu nie było. Wiążemy każdy element ręcznie. Zobaczcie, jaka precyzyjna robota, żeby to wszystko nawiązać. O, Filipek do nas przyszedł. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. A to jest nasz Filipek. To moje, moje dziecko przyszywane. Przyjechali do nas z Kolibry.
zapytali, czy nie chcieliby z nimi nawiązać współpracę. Oni by dali nam towar, a my by powiesili go u nas na hurtowni i sprzedawali to. A później rozliczali się po sprzedaży. My powiedzieli, dlaczego nie, to jest polski producent, zawsze jest jakieś tam zainteresowanie. I tak nasza zaczęła się współpraca jeszcze trochę przed pandemią. To jest nasze serduszka naszej fabryki, to jest galwanizernia. Galwanizernia, gdzie złocimy, srebrzymy, czarnimy. Wszystkie powłoki, które robimy, to robią się tu. Pierwsza ta strona, ta dalnia, to jest oczyszczalnia od brudów, od kurzów, od wszystkiego i to cały proces, który może być. A to jest pierwsza obróbka, widzicie? I to wszystko elektryczna, cały proces, na który no, bardzo ciężko. Zwykle ja sobie... Czy tam jest to jest kosmos. Tak, tam jest prąd. Pandemia. Wszystko było zamknięte, absolutnie wszystko. I tylko my w dwójkę z mężem jeździli na ptaka. Zaczęła się ten sprzedaż internetowa z tymi live'ami, pamiętacie? I w tym momencie bardzo dużo zaczęła robić live'y naszych klientek. Dzwonili nam i pytali, pani Svetlana, może wy otwarci? Chcieliby to i to i to. I my zaczęli to wysyłać. I później był taki moment, kiedy na topie były te literki. Zamawiali my kolibrze. Dużo bardzo literek. Dowiedzieliśmy w pandemii, że ta firma upada. Mało pracowników. Pierwsza dostawa dla nas była bardzo złej jakości. Biżuteria zrobiona pod zamówienia. I później my powiedzieli, niestety musimy zrezygnować. My naprawdę zrobili bardzo duże obroty w pandemii dla Kolibry. I my weszli we spółkę 50/50. Tu to jest nasz nowy wynalazek. Jedyny w świecie pokrywamy ceramiką, bo nikt nie pokrywa biżuterii ceramiką. To jak samochody, ma taką powłokę ceramiczną. Robili dla nas próby, żeby można było pokryć biżuterię ceramiką w Anglii. I teraz mamy, prawie 1,5 lata nam to robili i teraz mamy taką zabezpieczenie tej biżuterii, która chroni nam przed wycieraniem, przez uszkodzenie. Biżuteria na dużo trwalsza i ładniejsza. I ile to minut musi tam czekać, aż wyjdzie stąd? Piec jest 130 stopni i około 30 minut musi to być, żeby ten powłoka utwardziła się, była twarda i zabezpieczała nam ten całą biżuterię. My z moim mężem no, podnosimy się drugi rok. Ciężko teraz utrzymać w tych czasach 40 osób, pracowników. Dzięki tym dwóm firmom, które mamy, cały czas utrzymujemy i pomagamy tu, ale wiem, że damy radę na 1000%. Jesteśmy za mocno twardzi, spłacenie z mężem. Otworzyliśmy nową spółkę swoją, Kolibra Polska i zaczęliśmy z czystej listy. Zaczęli do nas wracać pracowniki, które pracowali tu 20 lat. Tu pracowniki pracują 20-30 lat. Także to jest taka ogromna rodzina. Przyszli tutaj pracować jak młodzi ludzie po szkołach. Później powychodzili za mąż albo żenili się. Porodzili tutaj dzieci, wnuki. Ja bardzo wdzięczna całemu zespołu, że przyjęli nas tak jak do swojej rodziny. Bo wiecie, jak to wchodzić z butami do obcej rodziny. I jestem przeszczęśliwa, bo czuję się tutaj jak w rodzinie. Ten ludzie z nami walczą za tą firmę. I żyją tam. Projektuję razem z nimi. Tańczę im tutaj, jeżeli nam coś udaje się. Śpiewamy tu. A to teraz przyszła z galwanizerni. Zobaczcie, też zapięcie, ale to przyszli karabinczyki. Ich zaczepiamy na łańcuszki, na bransoletki. I to też taka sama robota, praca, że to powinny wszystko pościągać z powrotem. Przy biżuterii zawsze jest dużo roboty. Bardzo. I jeżeli jest dużo klientów, nigdy nie ma porządku. Każda mała dziewczynka podglądała u mamy szkatułki z biżuterią, albo mierzyła buciki, sukieneczki. Tak my, dorosłe osoby, my nie wyrastamy, mnie wydaje się, z tego. Jak jedziesz gdzieś za granicę i robisz zakupy, albo zamawiasz, to jest jedno, kupujesz produkt gotowy. Ale jak przychodzisz tu i masz możliwość,
zrobić coś swojego. Wiesz, jak to podnieca? Swoja kolekcja, swoje modele. Jak masz przed oczami wszystkiego dużo, dużo łańcuszków, dużo jakichś zawieszek, zaczynasz coś kombinować. Uwielbiam to robić, po prostu uwielbiam. Śni się mnie innym czasem. Ten modeli przychodzą mnie nie wiadomo w jakiej sekundzie. I teraz nauczyłaś, bo jeżeli gdzieś nie zapiszesz, ucieka to nam. Bo takie największe projekty przychodzą, kiedy nie masz ni długopisa. I teraz mam nowy patent. Zawsze nagrywam się mężu na Messenger. Wchodzimy do kontroli jakości, tak? I do końcowej, tam gdzie jest wszystkie katalogi, wszystkie modele, wszystko co jest pozłocone, pozłocone łańcuszki, pozłocone, posrebrzone elementy. I tu idzie końcowe zamówienie pod klienta. To jest rutyn. Robimy czarny kolor. Tak to wygląda srebro, zobaczcie. Srebro poczarniane, nikt tego nie robi, bardzo rzadko. To jest taki w ogóle proces, gdzie najpierw srebrzy się, później wyciera się, później na nowo srebrzy się. Mamy kolor starego złota. Na biżuterii to chyba my zostaliśmy jedne, które maluję teraz w Polsce. Emalią można nie tylko malować, ale jeszcze rysować. Tylko maluje Ania jeszcze naszyjniki, bransoletkę. Tu kleimy różne kamienie. I tak, zobaczcie, też czekawką wprowadza się klej. Tak? Tak. A później klei się kamień. Jesienna kolekcja i to jest bez kamieni, tak wygląda. A teraz zobaczcie różnicę, jak wygląda z kamieniami. A to jest kolekcja letnia, przygotowana do Włoch, na targi, bo tam zawsze ciepło. Jest wszystkie kolory, które jest emalie, jest w kamieniach. Ten kamień zamawiamy w Austrii i w Litwie. Tak, srebrny, różowy. Różne odcienie, w niebieski, fiolet wpada. A teraz wam pokażę nową kolekcję, która była wczoraj stworzona wieczorem. Na greckim wzorze, który uwielbiają wszystkie kobiety, stworzyliśmy taką piękną nową kolekcję. Robią dla nas indywidualny łańcuch. Wszystko łańcuchy zrobione ręcznie. Można jego rozebrać tu, obgiąć i zrobić jego w małych kawałkach między elementami. Po przerwie, o czym najbardziej marzy Swietlana? I obiecuję wam, że dojdę do tego. I czy chce wrócić do Białorusi? Wrócić do domu i zacząć coś tam. Jaki jest główny sekret Kolibry? To chyba będzie na następny wywiad. Nie możesz tego przegapić. Wkrótce wrócimy. Wróciliśmy. Już teraz dowiecie się o ambitnych planach Swietlany. Uwielbiam Dolce & Gabbana, uwielbiam Versace, dla mnie to jest kolorowe ptaki, ale uwielbiam Coco Chanel, bo uwielbiam perle, uwielbiam tą klasykę. Bardzo mało jest na rynkach dużej biżuterii, dlatego że bardzo dużo zalali nas Chiny. Brzydko powiem, ale powiem, tandetna biżuteria, chociaż w Chinach też jest przepiękna, droga, bardzo ładna biżuteria. Tylko sprowadzamy, my jak Polacy, sprowadzamy najtańszy produkt. Staram się uciekać od tego, że jest, o, to sprzedaje się. Nie, nie chodzi mnie o to, że to coś sprzedaje się. Ja chcę tego unikatu, to jest moje ogromne marzenie, żeby wszystkie kobiety świata były ubrane w Kolibrze. Ja dążę i obiecuję wam, że dojdę do tego. Dlatego my już otwieramy te drzwi za granicę. Byliśmy w Dubajach na Fashion Week. Dostaliśmy statuetkę w Cannes za to, że jesteśmy indywidualni. To jest statuetka nasza, Jewelry Virtuoso. I to jest statuetka niekupiona, tylko dana nam firmie za to, za ten pokazy, za ten biżuterię, w jaki sposób jest pokazana, w jaki sposób my je prezentujemy i co chcemy donieść, że biżuteria to nie jest dodatek. Biżuteria to jest ubranie, to jest dla mnie. Można mieć jedną sukienkę, małą czarną i mieć dużej biżuterii i cały czas wyglądać zjawiskowo. Po to robię to, po to żyję, żeby uszczęśliwiać kobiet.
już jest, rozumiem, końcówka produkcji. To koniec produkcji, to jest kontrola jakości, pakowanie, dziewczynki kiedy to wszystko pakują, sprawdzają, wycierają, żeby to wszystko błyszczało, pięknie wyglądało, pakują w opakowanie i później idzie to już na dół, na magazyn, gdzie jest gotowa produkcja. Mamy stacjonarny sklep w Pruszkowie, na fabryce na dole. Pruszków Zwierkowa 14, można każdemu przyjechać i wybrać na miejscu. Ale mamy stronę internetową, sklep internetowy kolibra.eu. Także można wejść sobie, wybrać jak dla hurtowników, tak i dla detalistów. Może być i kiedyś przychodzili mnie takie myśli, żeby wrócić do domu i zacząć coś tam. Ale później mnie ten myśl bardzo szybko uciekała. Najpierw jak wyszła za mąż, cały czas mnie chciałaś do domu. Cały czas tęskniła. Ja mam syna od pierwszego małżeństwa. Mieszkał z nami przez pierwszych 5 lat. Później powiedział, że nie, to nie jest kraj dla mnie i wrócił z powrotem. Mam wnuka, mam synową, mama mieszka w Białorusi razem z moją siostrą. I tam cała rodzina, szczerze mówiąc, to jest taki mój drugi dom. Twój kraj tam, gdzie cię dobrze żyje się, gdzie masz zarobki, gdzie prowadzisz biznes. No to moje zdanie takie. Ja cały czas tęsknię, ja mam podwójne obywatelstwo. Mój kraj jest Białoruś i mój kraj jest Polska. Ja uwielbiam Polaków. Uwielbiam dlatego, że oni jest życzliwi, oni jest otwarci. Nie dla wszystkich. Jeżeli my do nich jesteśmy dobry, to do nas też jest dobry. Ja nigdy za 20 lat nie poczułam się tutaj izgojem i emigrantem. To jest nasza wzorcownia, na której jest przepiękna moja biżuteria pokazowa. Chciałabym wam dać takie prezenciki nasze firmowe. Każdemu gościu mile widzianemu dajemy w prezent taką bransoletkę na czerwonym sznurku na szczęście, bo to jest grosik. To jest grosik, a zawsze grosik daje się na szczęście, wrzucamy ich do portfela. Drugi raz jesteśmy jedyny w świecie, który wtapiamy naturalne kamnie w biżuterii. I tu wtopiony kamień cytryn. Na szczęście, na miłość, na hojność, na bardzo duże rzeczy. I tu jest kawałeczek mojego serducha. Dziękuję bardzo. I naszej całej kolibry i naszego całego zespołu. A już w następnym odcinku czeka na was kolejna historia sukcesu. Tam właśnie się zobaczymy. Pa, pa.